Szanowny panie premierze, ministrze obrony narodowej, szanowni panowie ministrowie, wielce szanowny panie ambasadorze Stanów Zjednoczonych, szanowni panowie admirałowie, szanowni panowie generałowie, szanowni panowie komandorzy, szanowne panie i panowie oficerowie, żołnierze, wszyscy dostojni przybyli, goście, wszyscy wielce szanowni państwo, Drodzy Amerykańscy Przyjaciele. Distinguished Mr Prime Minister, Minister of National Defense of the Republic of Poland, distinguished ministers, distinguished Mr Ambassador of the United States of America to Poland, honorable admirals, generals, captains of the navy, officers, soldiers, guests, ladies and gentlemen, dear American friends. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Na tę bardzo ważną, dla mnie symboliczną i poniekąd wzruszającą uroczystość. And also Nigdy nie zapomnę tego, że po raz pierwszy w życiu usłyszałem o idei budowy w Polsce amerykańskiej bazy rakietowej w ramach tarczy antyrakietowej w 2008 roku. The first time I ever heard about the idea of erecting in Poland a US base as part of the overall missile defense system was back in 2008. Byłem wtedy najmłodszym ministrem w kancelarii, prezydenta Rzeczypospolitej pana profesora Lecha Kaczyńskiego, i to właśnie profesor Lech Kaczyński. Mówił mi o tej niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa polskiej idei. Back then I served as the youngest minister at the chancellery of the President of Poland Professor Lech Kaczyński and it was precisely Professor Lech Kaczyński who informed me and talked to me about this idea so immensely important for Poland. Rozmawiał zresztą ze mną wtedy przynajmniej częściowo w obecności pana ministra Witolda Waszczykowskiego który wtedy

Wtedy pan prezydent Lech Kaczyński powiedział do mnie tak, Andrzej, te rakiety nie będą broniły Polski, bo to będą rakiety do obrony przed pociskami balistycznymi. W istocie tak naprawdę będą chroni chroniły tereny daleko, daleko od Polski przed rakietami, które potencjalnie mogą być wystrzelone na przykład z Iranu. And back then, President Lech Kaczynski told me the following: "Andrzej, you know, these missiles are not going to defend Poland. As a matter of fact, they're going to defend against ballistic missiles, which could be potentially fired from places far, far away from our country, like Iran, for instance." Ale to będzie amerykańska baza rakietowa, w której będą amerykańskie tajemnice wojskowe, w której będą. Jedne z największych sekretów Stanów Zjednoczonych i które Stany Zjednoczone będą strzegły. But this is going to be an American installation and the installation which is going to have at its premises military secrets some of the top secrets of the United States which will be protected by the United States. I to jest bardzo ważne, bo ta baza amerykańska będzie zbudowana na naszej ziemi w Polsce. W jej centrum But this is very important in so much as this will be the US base placed on the Polish soil it will be hosted by Poland it will be there right in the center and from that time, point, from that time on the whole world is going to see that we are not the Russian sphere of influence any longer I Z naszego punktu widzenia, z polskiego punktu widzenia to strategicznie jest najważniejsze. View, is strategic ja miałem wtedy 36 lat. Dzisiaj mam 52. Minęło wiele czasu. I was 36 back then. Now I'm 52. So a lot of time has gone by. W 2016 roku, tutaj w Redzikowie, wkopywaliśmy kamień węgielny pod budowę tej bazy. In 2016, in we Byłem już wtedy prezydentem Rzeczypospolitej i był to czas, kiedy podjęte już były decyzje o tym, że w Polsce będą jednostki Sojuszu Północnoatlantyckiego i że państwem ramowym obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce będą Stany Zjednoczone i że będą także na mocy umów dwustronnych obecne wojska amerykańskie. i already served as president of the republic of poland, and back at that time, the decisions had already been taken that there will be nato troops deployed to poland, and that the framework nation for those nato troops is going to be the united states of america. so that was the time when we already were expecting u.s. troops to be here. Jest ich około 10 tysięcy. Możemy z całą pewnością powiedzieć, że Stany Zjednoczone rzeczywiście obecnie, również w tym znaczeniu czysto fizycznym, są gwarantem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak jak i. So today it is fair to say that the United States, with its physical presence, is the guarantor of security of Poland, but also of the entire NATO, which is crucially important at the time of Russian invasion of Ukraine. It is crucially important to strengthen the entire eastern flank. Dzisiaj my jako Polska Dokonujemy w Stanach Zjednoczonych zakupów uzbrojenia na skalę największą w całym Sojuszu Północnoatlantyckim. And today we as Poland are purchasing equipment, military equipment from the United States at the level absolutely supreme across the whole alliance. Wyrzutnie rakietowe HIMARS system obrony przeciwrakietowej Patriot Myśliwce F-35, najnowsza generacja czołgów Abrams, czy wreszcie druga po Stanach Zjednoczonych liczba śmigłowców szturmowych Apache, na których dostawę, umowę podpisaliśmy niedawno. I'm speaking about such systems as HIMARS launchers, uh, Patriot systems, F-35 jets, uh, top-generation, state-of-the-art Abrams tanks, and also the Apache attack helicopters, the agreement for which, the contract for which we have already signed, and we are going to rank second after the United States as far as the number of the Apache helicopters is concerned. And not only in the military sense within the North Atlantic but also in the political sense. Z całą pewnością można powiedzieć, że relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi są najlepsze w historii. And speaking not only from the military perspective, strictly within NATO, but also on the political level, it is fair to say that the relations between Poland and the United States are best ever. Ale my nie zapominamy o tym w Polsce, że wśród wielu wichrów historii, kiedy Często się zdarzało, że byliśmy porzucani przez naszych sojuszników i zostawiani na pastwę agresorów. W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość i powstało niepodległe, suwerenne państwo polskie na powrót po 123 latach, między innymi dzięki temu, że prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson zawarł Polskę niepodległą, suwerenną wśród swoich czternastu punktów, które ogłosił w styczniu 1918 roku jako punkty na przyszłość dla Europy, w której zakończy się pierwsza wojna światowa. However, in Poland, we still remember that uh, during the turmoils of the history, when we were left by our allies uh, and when we were left to the aggressors, uh, we won independence. That happened in 1918 when Poland regained its independence as an independent and sovereign state after 123 years. That resurrection of Poland happened also thanks to President Woodrow Wilson, who included Poland among one of his 14 points of the peace plan which were announced in January of 1918 and which were supposed to put an end and to restore the order after the first world war I dlatego przez te już ponad 100 lat my Polacy ja nie mówię o komunistycznych władzach polski przez 45 lat my Polacy traktujemy stany zjednoczone

And that is why we welcomed and we continue to welcome with great generosity American soldiers as our friends. And that is why we are delighted that the United States has decided to place its critically important military infrastructure right here on our soil. I'd like to repeat again what I said in przez ostatnie lata do prezydentów Stanów Zjednoczonych i do amerykańskich panów admirałów i generałów, z którymi miałem przyjemność rozmawiać. And so, let me repeat the words which I have been uttering for years, uh, inofficially during my conversations with consecutive presidents of the United States of America, in my conversations with U.S. admirals and generals. Jeżeli gdzieś na świecie ktoś jest niezadowolony, że ma u siebie żołnierzy amerykańskich i amerykańską bazę, to przyjedźcie do nas, my serdecznie zapraszamy, przenieście się, my zawsze będziemy was witali z radością. I said if there are people out there who are not play, pleased with the presence of US soldiers on their soil then well let let come here come here we invite you we will be happy to welcome you you are always very much welcome I pozwólcie że sobie zażartuję tak jak kiedyś odpowiedziałem na pytanie generała who który w takiej rozmowie w 2016 roku zapytał mnie panie prezydencie Siedzieliśmy w takim małym pokoju w czasie manewrów Dragon. Panie Prezydencie, dlaczego tak bardzo chcecie, żeby nasza armia była tutaj u Was? So, let me now jokingly quote my conversation with General Hodges, which happened back in 2016. We were sitting in a small room and the Dragon Exercise was unfolding at that time. So, General Hodges asked me, Mr. President, please tell me, why do you care so much for U.S. Army soldiers to be present in Poland? I and said, General, Kilkakrotnie byliśmy napadani przez Rosję pod różnymi jej postaciami, carską, sowiecką, okupowali nas, mordowali. Nie było lekko. And I said, smiling, said, general, you know, um, over our twisted history and centuries of our history, we were repeatedly attacked by Russians. And uh, independent of what kind of Russia we are talking about, whether it was the Russia of Czars or the Soviet Russia, we were attacked, we were murdered. My jesteśmy bohaterscy i raz nam się udało z Rosją wygrać wcale nie tak dawno temu, w 1920 roku. Zwyciężyliśmy w wojnie z Rosjanami, z Rosją komunistyczną. Ale dzisiaj dopiero odbudowujemy naszą armię. Jeszcze nie ma ona takiego potencjału, jakbyśmy chcieli. And I said, uh, General, we are a heroic nation, and we know how to fight. Once we even defeated Russia in the Battle of 1920. But we are now in the process of rebuilding our army, and we have not still reached the potential which we would like to have. Ale jesteście najpotężniejszą i najbardziej waleczną armią na świecie, armia amerykańska. But you, the American army, is the most powerful and the most militant one across the globe. And that is why we simply believe that it is unseemly for you to flee from danger. You will be standing with us and you won't let go. And this is enough for us. Pamiętam, że pan generał się śmiał. I remember General Hodges laughing. Ale pokiwał głową. Uh, but actually he nodded with his head. Szanowni państwo, w tej radosnej atmosferze jeszcze raz witam naszych amerykańskich przyjaciół w Redzikowie, w Polsce, na Pomorzu. Witam wszystkich, pa, pa, witam pana admirała, witam pana komandora, witam wszystkich oficerów i żołnierzy i cieszę się ogromnie z tego, że oficjalnie otwieramy tą bazę, która będzie, tak jak i Armia Stanów Zjednoczonych, broniła wolności i bezpieczeństwa świata. So. on the uh, finishing note, let me say that i'm really very happy with uh, being able to welcome to poland, to Radzikowo, to Pomorze, to the pomeranian region, uh, the admiral, the captains, the officers, the soldiers, this base, which is being officially opened here today. it is going to serve as a defense for the freedom and security of the world.

Armii Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tutaj na tej ziemi. And may it serve as a symbol, that uh, 25 years after Poland's accession to NATO, we finally have got this hard U.S. military infrastructure he, NATO infrastructure here in Poland. Niech Pan Bóg błogosławi moją ojczyznę, Rzeczpospolitą Polską. Niech Pan Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. May God bless my homeland, Poland. May God bless the United States of America. And may God bless all the member nations of NATO. Thank you. Thank you.